cześć, kochani. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i że korzystacie z tej pięknej jesieni, bo muszę przyznać, że w tym roku to jesień się naprawdę nam udała. Mamy typową polską złotą jesień. No ja mam akurat niemiecką złotą jesień, ale równie piękną, a nawet jak są takie pochmurne dni, to i tak jest jakoś tak bardzo przytulnie, wiecie? W ogóle w tym roku nie odczuwam żadnej jesiennej chandry, jakichś spadków energii, oprócz przeziemień oczywiście, tylko wręcz przeciwnie, jest mi właśnie tak fajnie przytulaśnie, no super. Dzisiaj w ogóle miał wskoczyć vlog witający listopad, ale plany się troszeczkę pokrzyżowały i z tego vloga listopadowego wyszło nam Q&A. Dlaczego już nie będę mówiła, bo mówiliście, że mam nie marudzić, więc nie marudzę. Ten vlog pojawi się w przyszłym tygodniu, ale myślę, że dzisiejsze Q&A będzie równie ciekawe, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że herba cina zrobiona, przechodzimy do pierwszego pytania. Gdzie pracujesz, czym się zajmujesz zawodowo? Tak zdecydowałam, że publicznie tutaj na moim kanale będę wspominała tylko o mojej jednej pracy, jaką jest YouTube. Z mężem prowadzimy jeszcze kilka działalności, ale nie czuję potrzeby, żeby się tym dzielić. I nie dlatego, że jest to jakąś tajemnicą, bo absolutnie nie, ale po prostu mam takie poczucie, że chciałabym trochę tej prywatności naszej zachować. I też nie trzeba się dzielić wszystkim, tak? Kolejne pytanie, czy wybaczyłabyś zdradę? To jest takie bardzo popularne pytanie. Myślę, że każdy w swoim życiu już kilka razy na nie odpowiadał. I wiecie co, to jest ciekawe, bo ja kiedyś zawsze, od razu bez zastanowienia odpowiadałam nie, nigdy nie wybaczyłabym zdrady. A jak teraz znowu to pytanie zostało mi postawione, to już tak nie śpieszę się z tym nie. W sensie wydaje mi się, że nie wybaczyłabym, bo ja uważam, że jeżeli mamy kryzys w związku, to można coś z tym zrobić, zamiast uciekać w ramiona innej osoby. Można intensywnie rozmawiać, można pójść na terapię, można się rozstać. Ale wiecie co, taka pierwsza spontaniczna odpowiedź, która mi teraz przychodzi do głowy, to nigdy nie mów nigdy. Bo różne są sytuacje w życiu i ja nauczyłam się, że nic nie jest nigdy w 100% białe i w 100% czarne. Ciężko też jest odpowiedzieć na takie pytanie, jeżeli nigdy w takiej trudnej sytuacji się nie było, bo nie wiemy, jak byśmy się zachowali pod wpływem tak silnych emocji. W takiej chwili człowiek stoi na pewno przed ogromnym wyborem. Bo albo rzucamy wszystko, co do tej pory razem zbudowaliśmy, albo dajemy jeszcze jedną szansę. Zagmatwana ta moja odpowiedź, także reasumując, wydaje mi się, żebym nie wybaczyła, ale nigdy nie mów nigdy. W ogóle dziewczyny, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Czy byłybyście w stanie wybaczyć zdradę? Dobrze, kolejne pytanie. Czy są jacyś influencerzy, youtuberzy, którzy działają Ci na nerwy? Oj, są. Mhm. Są, są. I słuchajcie, poprawnie, politycznie powinna może odpowiedzieć, że no nie, bo jak ktoś mnie denerwuje, to go nie oglądam. Ale chyba każdy przyzna mi rację, że czasami oglądamy rzeczy, ludzi, którzy nas denerwują. My ludzie już po prostu tak mamy, że kontrowersyjne osoby, osoby, które nas irytują, często nas przyciągają. I ja ogólnie naprawdę staram się unikać treści, które gdzieś tam negatywnie na mnie wpływają, irytują mnie, ale czasami, i to jest zazwyczaj jak mam zły dzień, kiedy zobaczę jakiś tam kontrowersyjny tytuł, to puszczę ten film, no i podenerwuję się trochę. Ja tutaj oczywiście nie będę rzucała imionami, no bo to by było nieeleganckie dosyć, ale mogę Wam powiedzieć, co mnie irytuje. Irytuje mnie, kiedy wyczuwam nieszczerość, a wydaje mi się, że bardzo dobrze potrafię to wyczuć i bardzo, ale to bardzo irytuje mnie, kiedy youtuberzy są chamscy wobec widzów. I to nie jest tak, że teraz się podlizuję widzom, bo ja bardzo dobrze wiem, że widzowie też czasami za uszami swoje mają, tak? Ale widziałam to już nieraz w internecie, że twórcy zapominają czasami, że swoje często bardzo luksusowe życie zawdzięczają w dużej mierze widzom. I właśnie taka arogancja, bezczelność wobec widzów bardzo mnie razi. Pytanie, jak daleko jesteście z remontem? No niezbyt daleko niestety. Jesteśmy na takim etapie, gdzie wszystko wyczyściliśmy, posprzątaliśmy ogród, który był niesamowicie zagracony. Wiecie, wszystko po prostu usunęliśmy, jakieś tam stare działki podwyższone, kibelek tam był na dworze. Ścięliśmy drzewa, które już były praktycznie martwe. Jeżeli chodzi o sam dom, a właściwie o dwa domy, bo na naszej działce stoją dwa domy, w jednym będą biura, a drugi to będzie dom główny, to obniżyliśmy już podłogi, wyburzyliśmy ściany, a zresztą musimy się troszeczkę jeszcze wstrzymać, bo czekamy na tam różne decyzje,
okazję, wiecie jak to jest z domem. Ciągnie się to wszystko po prostu. Tutaj mamy takie luźne pytanie. Dlaczego nigdy nie chodzisz w rozpuszczonych włosach? Po pierwsze uważam, że moja twarz dużo, dużo lepiej wygląda w związanych włosach. A po drugie, moje wysokoporowate włosy wyglądają źle. One wyglądają tylko dobrze, jak ja je tak porządnie, porządnie wygładzę prostownicą, a nie chcę ich na co dzień niszczyć, dlatego ciągle mam te swoje koki, nie koki, czasami dobieraki. Tak się czuję po prostu najlepiej. Jak się czujesz jako mama? Powiem tak teraz to, co mi teraz spontanicznie przyjdzie do głowy. Czuję się szczęśliwa, czuję się wdzięczna i to chyba będzie moja odpowiedź numer jeden. Czuję się niesamowicie wdzięczna, że mam tak cudowne dziecko. Czuję się spełniona, czuję się zmęczona. Często czuję się bezsilna. Na pewno czuję się też bardzo obolała, odkąd zostałam mamą. Dajcie koniecznie znać, czy u was też tak jest. Często też czuję się zagubiona jako mama. No, to jest moja odpowiedź. Lepiej chyba tego nie mogłam ująć. Bycie mamą to po prostu jest mieszanka wszystkich uczuć. Czy planujecie drugie dziecko? I to jest pytanie, na które już odpowiadałam. To pytanie pojawia się naprawdę bardzo często, ale znowu je tutaj wzięłam do tego filmu, ponieważ wydaje mi się, że wcześniej mojej odpowiedzi zbytnio nie rozwinęłam. Nigdy nie mów nigdy, tak? Ale raczej drugiego dziecka nie planujemy. Wydaje mi się, że ja bym emocjonalnie nie dała rady być mamą dwójki dzieci. Ja jestem z natury już osobą bardzo emocjonalną, bardzo wrażliwą i odkąd zostałam mamą, to jeszcze się wzmocniło. Mówię wam, ja po prostu czasami zachowuję się jak wariatka. Jestem tak emocjonalna względem dzieci. I tutaj z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować algorytmowi na Instagramie, który nieustannie podsyła mi smutne posty dotyczące dzieci. Mnie cierpienie dzieci niszczy psychicznie. Ja w te posty nie wchodzę, ale już jak widzę na głównej stronie, to ja po prostu nie mogę spać. Jak Jamie jest chory, teraz miał na przykład zapalenie oskrzeli, to ja to strasznie, ale to strasznie przeżywam. Czasami przed pójściem spać dopadają mnie takie myśli. Oby moje dziecko było zawsze szczęśliwe. Oby nikt go nie skrzywdził. Jak ja sobie pomyślę, dziewczyny, że ja miałabym się tak zamartwiać nie o jedno dziecko, a o dwójkę, to przecież ja bym totalnie zwariowała. Nie, to nie jest na moje nerwy. Dajcie znać, jak to jest u was. Jeżeli oglądacie mnie od dawna, to wy wiecie, że ja praktykuję pozytywne myślenie, że ja walczę z tym, żeby nie nakręcać się negatywnie. No ale mimo wszystko czasami tak mam, no. Sorry, ja tych pytań jakoś tutaj tematycznie nie układałam, po prostu czytam tak jak leci. Czy zrobisz sobie makijaż permanentny? Co w ogóle myślisz o tym? Zastanawiałam się nad tym. Bardzo chciałabym zrobić sobie makijaż permanentny ust, ponieważ moje usta pomalowane wyglądają dobrze, natomiast niepomalowane nie mają żadnego konturu i wyglądam jakbym nie miała ust. I powiem wam, że przeszkadza mi to, ponieważ wizja budzenia się z pięknymi ustami wydaje się kusząca. Prędzej czy później zdecyduję się na taki makijaż permanentny. Tak naprawdę nie zrobiłam tego jeszcze z braku czasu, ponieważ salon, który sobie wybrałam, jest dosyć daleko, no i nie miałam czasu i też w sumie nie chciało mi się tam jechać, ale jest to w moich planach. To jest śmieszne pytanie. Jesteś przepiękną kobietą. Dziękuję bardzo. Czy inne mamy z przedszkola Jamie'ego krzywo się na ciebie patrzą? Sama to przeżyłam, jestem ciekawa, jak to jest u ciebie. Nasz żłobek czasami organizuje imprezy dla dzieci i rodziców. Na ostatniej imprezie byliśmy latem, to było takie święto lata. No i muszę przyznać, że niektóre mamy nie były zbyt sympatyczne w stosunku do mnie, ale nieważne, bo jeżeli chodzi o naszą grupę, to naprawdę tam są wspaniali rodzice. Na szczęście nikt się z nikim nie kłóci, bo już różne sytuacje słyszałam, że rodzice strasznie się kłócą na tych grupach rodzicielskich na WhatsAppach. U nas tego nie ma, naprawdę wszyscy są w porządku, nikt na nikogo krzywo nie patrzy, także grupa w żłobku naprawdę nam się udała. I dzieci, i rodzice. Dobrze, kolejne pytanie, moi mili. Czy jesteś osobą rodzinną? Wydaje mi się, że tak, bo mam naprawdę cudowną rodzinę. Pozdrowienia, zrobiłabym dla nich wszystko, uwielbiam ich. Ale tak sobie myślę, że może nie do końca jestem idealnym przykładem rodzinnej osoby, bo dla mnie osoba rodzinna to osoba, która spędza bardzo dużo czasu ze swoją rodzinką. A ja, jako że mam sporo cech introwertyka, czasami męczę się na jakichś dużych, rodzinnych spotkaniach. No nie będę tutaj ściemniać, nie? No ja też znam osoby, które ze swoją rodziną spędzają naprawdę mnóstwo czasu. Cały czas się odwiedzają. A w moim przypadku jest tak, że ja lubię swoje granice prywatności ustalić. Ja na przykład nie uznaję odwiedzin bez zapowiedzi. Ja też osobiście nikogo bez zapowiedzi nie odwiedzam. Ale takie wyznaczanie granic to jest zdrowe podejście. Także nie wiem, czy przez to można mnie nazwać osobą nierodzinną.
No nie wiem, no chyba wiecie, co mam na myśli. Kocham moją rodzinę, zrobiłam dla nich wszystko, uwielbiam spędzać z nimi czas, ale swoją prywatność również kocham. Tutaj chyba chodzi po prostu o taki balans, nie? Jak we wszystkim zresztą. Co chciałaby pani Eddie? Eddie24022020, ja ci dam pani. Co chciałaby pani zmienić, poprawić w swoim wyglądzie i charakterze? Nic. Żarcik oczywiście. Bardzo chciałabym wreszcie wrócić do regularnych ćwiczeń i poprawić trochę mój tyłek. Także trzymajcie kciuki. Jeżeli chodzi o charakter, to chciałabym być bardziej spontaniczna, bo ja to po prostu wszystko muszę mieć zaplanowane, a jeżeli jakaś spontaniczna sytuacja się wydarzy, to ja od razu wpadam w panikę. I nie podoba mi się jedno moje zachowanie, a mianowicie to, że mam problem z odpisywaniem na wiadomości. Naprawdę tak mi to leży na wątrobie. Mam takie wyrzuty sumienia. Ja potrafię przyjaciółce odpowiedzieć po tygodniu, albo nawet jeszcze dłużej. Wam też na Instagramie często nie odpowiadam. I śmieszne jest to, że ja sobie robię screenshot, bo czasami naprawdę dostaję od Was tak cudowne wiadomości, że koniecznie chcę na nie odpowiedzieć. Ale w tym momencie nie mam czasu i sobie myślę, okej, zrobię to później i to się nigdy nie dzieje. Naprawdę to jest beznadziejne. I śmieszne jest to, że kilka influencerek poruszyło ten temat na Instagramie, na YouTubie, także widzę, że nie jestem jedyną osobą, która ma taki problem. Jeżeli też macie ten problem, to dajcie znać w komentarzu. Poczuję się wtedy może trochę lepiej. Co Twój mąż myśli o Polsce i Polakach? W sumie znam odpowiedź na to pytanie, ale jeszcze raz zapytałam mojego męża. Odpowiedział mi, że bardzo mu się podoba to, jak szybko Polska się rozwija. I jako taki luźny przykład podał parking. W Polsce bardzo często są światła na parkingu, możemy zobaczyć, które miejsce jest wolne. Markus był zachwycony, w Niemczech tego nie znajdziecie. W Polsce też świetne jest to, że większość spraw urzędowych można załatwić online. To jest rewelacja, w Niemczech tego nie ma. Markus też bardzo ceni w nas Polakach to, że tak pielęgnujemy tradycje. Tutaj jako przykład podał święta, te 12 potraw, pasterka, sianko pod obrusem, miejsce dla niespodziewanego gościa. I Markus powiedział też, że wie, że Polacy uważani są raczej za kraj niesympatyczny, tak samo jak Berlińczycy. Z całych Niemiec Berlińczycy są uważani za najmniej sympatycznych, ale mój mąż odnośnie Polaków ma troszeczkę inne zdanie. Powiedział, że wie, że Polacy wydają się być zdystansowani, ale jak już się zacznie z nimi rozmowę, to prawie zawsze są przesympatyczni, pomocni, mili, gościnni. W ogóle to Markus był trochę wkurzony, że ja mu tak spontanicznie to pytanie zadałam, bo w ogóle nie miał czasu, żeby odpowiedzieć, bo akurat pracuje. Wiecie, on chciał tak ładnie odpowiedzieć, przygotować się, ale ja uważam, że spontaniczny odpowiedzi są najlepsze. Koniec na dziś, moi drodzy. Bardzo dziękuję za uwagę. Kończę, bo słyszę, że Dzidzia się budzi, także muszę lecieć. Mam wielką nadzieję, że film Wam się spodobał. No i co? Widzimy się już za tydzień. Także do zobaczyska. Buziaki.